Siemaneczko, nietypowe miejsce, nietypowy sos. Mamy ze sobą fryteczki, pomidorka, jajko. Jest i kapselek, który po prostu nie mógł się doczekać tego super pysznego sosu z domieszką. Wiecie czego? A więc tak, tu bym jakiegoś małego zooma zrobił, ale na zdjęciach będziecie to widzieć. Nie wiem, po co zrobił takie dobre jedzenie do tego sosu, ale trudno. Potwornie gorąco, ale niesamowicie smacznie. Niesamowicie smacznie jest tutaj najważniejsze. No. Ręcznie robiony sos. Ten sos był zbanowany w czterech chili pokazach. Ciekawe czemu? Jak myślisz, zbanowany? Z czym ci się to kojarzy? Pewnie się... Ludzie nie mogli go zjeść, albo on niedopuszczalny jest dla ludzi. Pewnie możliwe. Dobra. Na pokazach chili, tak na serio. No. Zabycie za gorącym, czyli za ostrym, bo takie są przeważnie tłumaczenia. Więc konsumuj z ostrożnością. Polecany być dodawany tylko do gotowania. W lodówce po otwarciu konsumować w przeciągu 3 miesięcy. No i to jest taki opis. A teraz składniki. Świeża but jolokia, naga chili viper. Tutaj musimy zauważyć, że na pewno sok z ananasa. No czuję, że będzie słodki. Jak już to wpisali, to na bank będzie słodki. Żartuję. Ocet, sok z cytryny, pomidory, mango, melasa. Tutaj napisali 7,3 miliona smak chili. To chyba ekstrakt chodzi. Czosnek, zioła, przyprawy. Papryka chili. No, kapsel już się cieszy, że jest, że jest piękny, no. Leisty, bardzo ładnie leisty, no. Tak, leisty jest bardzo, co? Najpierw chociaż jakiś mały podkładzik z fryteczki, nie wiem, pomidorek? Czy od razu przechodzimy do konkretu? Kapselek sam robił frytki. Tak, moje frytki. Pozdrawiam Wojtka, od niego ziemniaki, zajebiste. No. Kupię więcej. Trochę przesolił frytki, więc może, nie, możliwe, że ananasa nie poczujemy. To coś takiego. No, pomidorka, kawałek jajka. Ten, co frytki lubi, polecam maczać w żółtku usmażonym tym. Sosik jest wtedy petardinio. Czemu przeklinasz? Weź. Kurczę, powiem ci, że... Papilniczka. Nie! No się w tym miejscu nie czuję takiego zapachu. Nie, nie wali. Nie, no papryki czuć, ale nie, ucieka mi ten zapach. Nie jest jakaś hamuwa, o dziwo. Chciałem w to też uwierzyć i zobaczyć, ale... No rzeczywiście. Czujesz taki chamski ekstrakt, chociaż widać... Nie, nie. Widać go u góry... Nie. Totalnie, nie? No nie, rzeczywiście, taki... Nie, jest inny, No, nie, zapach jest nawet... Nie, trzeba się wczuć w ogóle, żeby coś poczuć, no. Nie? Nie wiem, no. Może lepiej chociaż jeszcze go wstrząsnąć. Rozwarstwił. Tu jest ekstrakt, a tu jest sos. Mimo ile on ma? A tam. Nie ma co się straszyć. 6,4? Nie. Minimalnie więcej. Nie wiem skąd wzięli 7,3, ale to tylko troszeczkę więcej. Nie wiem, czy go w ogóle będziemy w stanie wymieszać, tak szczerze mówiąc. Dobra, nie wiem po co nam takie dobre danie. Ja mam tylko same frytki pewnie. O, jakiś patrz, bąbelek się robi. Pysznościowy. Podejrzewam. Dobra. Nie, minimalnie, ale to pewnie sam ekstra mi się teraz wyleje. Aby tobie. Patrz. Taka nasz. Nie musimy się wysilać w kroplach. A może więcej, bo później już nie będziemy chcieli dużo więcej. Ja i tak z łyżki, powiedziałem ci, ja nie biorę. Boisz się? Boję się. Nie, nie. Dobra. Nie, jak są był. Dwie krople. No sączy się jak ekstrakt, zobacz. No. Nalać ci? Ale taki... Nalać... Nie, ja se sam naleję. Dwie krople na frytkę. Dawno już konsystencji takiego sosu nie jadłem. Dobra. Tak, jakbym dwie krople też. No, połóżam. Połóżmy. To co? Myślisz, że będzie dobre? Ja myślę, że będzie dobre. Poczujemy ananasa? Tak jak w tym, jak ci powiedziałem wcześniej. W Szwarce Witwe. Tak, tak, w Czarnej Wdowie. Tak, tam też ananas. Dobra, nie? Próbujemy. No. O Jezu, jaka lipa. Smak.
Jakie to jest k***a. Ohydne. Żylek mi się na języku już pojawiły od dwóch kropel. Ale ohydny smak. Jest, no. Nie? Jeden z gorszych, jaki jadłem chyba w życiu. Nie wiem. Ohydne to jest. I żyletki mam na języku, od dwóch kropel. Ja na razie na podimieniu. Na języku jeszcze nie, ja ale, język ale podimienie mi na razie weszło. Ale nie polecił tego sosu. Tak. No, niedobry. Ohydne. Ohydne jest. Ohydny jest. O. Dlaczego oni to robią? Piszą takie składniki, że Ej, mango, za... jakieś inne te są. Ej, za drugim razem wchodzi lepiej. Próbuj z jedną kroplą jeszcze. Lemon juice. Cytrynowy sok. Słyszysz? Tak, melasa jest. Wejdzie ci druga, ci frytka wejdzie z jedną kroplą lżej. Nie, lepiej mi wchodzi bez niej. Na serio? Da się przyzwyczaić. Jasne. Nie jest dobry. Polecisz go? Ja powiem ci, że już po pomidorze i po frytkach lekko przechodzi. Nie, ten smak. Przechodzi właśnie, no. No to co teraz? Chyba łyżeczka stołowa, nie? No dla ciebie. Gratki. Myślisz, że dam radę? Ale wykrzywisz się niesamowicie. O kurwa, wykrzywisz się. Dasz radę, bo... No jest mocą jakiś ten, ale... Ale ci powiem, wiesz co? Tak na dobrą sprawę. Czy dałbym mu 7,3 miliona? Nie powiedziałbym, wiesz? Bo tak ty mi ekstrakt przywoziłeś i dawałeś mi ekstrakt 5-milionowe, 3-milionowe, to ci powiem, że bardziej na wykałaczki jak brałem, bardziej mi zamietała. A ci powiem tutaj, wiesz, niby jakieś dwie krople, no to... ale zobacz, jakoś mnie jakoś nie zrobiło to, wiesz, te. Ty to jadłeś? Tak, ja jadłem, no. Patrz. Czyli jadłem, no jajko sobie kroiłem tym. No to masz tą kroplę. No nie, ja zjem ją. No wiem, że zjem. Ale no. Właśnie mówię, a ekstrakt jakbyś mi dał mi 5-milionowy, przecież dawałeś mi i widziałeś mi kurwa, od razu mleko i to wszystko. Weź sobie na język i spróbuj się z tym delektować. Nie, no delektować się nie będę. Dosłownie jedna kropla. Ale wiesz, że delektować się nie będę, bo to jest smaku jest kiepskie. No to delektować się trzeba czymś dobrym, ale... No to dawaj z kroplą. No, poszła ta kropla. No. Poszła. I co? Jest ostre, ale nie powiedział, że to, jest, że to ma tyle ten czerwony. Nie, w życiu mi nie powiedział. No, siódemki nie ma, ale... Nie ma, na pewno nie ma. Ale szóstka, ale jak to jest zużyty? Może być na... No, jakoś, wiesz. Albo niezmieszane jakoś, albo... No jest niezmieszane, bo jest u góry. No, ale ekstrak jest u góry. No jest. No właśnie. No. Jak myślisz, że sobie naleję? Ale z całą łyżkę tam. Ty sam se nalej całą. Cała nie będę nalał. Tu nawet na krople to leci, więc tak. Pokażę wam, ile naleję.
Czyli nalałem. Tak wygląda. Po prostu nie chcę, żeby się wylało. Jak to można o tobie powiedzieć? Jesteś prawdziwy. Tak mi się, co mi się stanie? Myślę, że nic. Nic, już przesadzasz. Nie, poczujesz, na pewno poczujesz, ale... Nie wiem, czy będzie się widzieć. Moim zdaniem nie ma tyle, co piszą, na pewno. 7 i coś. Znaczy jest użyty, o dobra. Jest użyty, no. No jest użyty, no nie ma, bo jest inne składniki są. Jest ananas, melasa. Trochę dolałem. Co no, poskładam ja? Zjadłbyś taką łyżeczkę? Powiedz, za ile byś zjadł taką łyżeczkę? Za ile? No. Za nic, bo moje zdrowie jest ważniejsze niż później się źle czuć. O, niż źle się czuć. A ja to robię po prostu dla was. No. Dlatego, że to lubię, więc idzie łyżeczka. Dobra. Wyczyszczona. Co? Nie chcę, żeby ślina uciekła. Nie, zobaczymy. Myślisz, że cię ten zaraz weźmie? Nie, zobaczymy. Nie, że... myślę, że nie. Boże. Śliba dużo w gębie. No. No, o, a teraz wypuściłem jeszcze powietrze nosem i czuć znowu apteka. No, ale już po tej pierwszej kroplach teraz już jest łatwiej trochę. No. Tak to był straszne. Może na trakcie, ale nie ma, no nie wiem. Smak jest. Nie ma, jest smak, oczywiście, no to smak to jest podstawa. Ja to się śmieję, bo ty czytałeś tutaj jakieś owoce i w ogóle wiesz, ten, ale mówię, gdzie, kurde, tak. Sok z winogron, tak? Sok czułeś winogron go? Jakiś? Tak, oczywiście. I te mango niesamowite, tak, no. Cieble się robi, nie? Mi na przykład teraz. Nie, troszeczkę delikatnie, no, ale trochę ja wziąłem, no, ale... Ale ci pewne frytki pomagają, ci powiem, takie są, no... Na pewno pomagają. Zgaga się po nim robi. A. Też już go czuję tylko na żołądku. Wiesz? No, że na ustach to się rozkręca. Od pomidora chyba. No, fajerwerków nie ma, ale kurczę, jakby ktoś miał tu inny zjeść, to masakra, nie? No, nie, jest. No. Swoje robi, no. Co tu się oszukiwać, no nie będziemy tutaj... I niby latali z mlekiem, nie? Tutaj w lewo i w prawo, kurwa. Tak. No. Jezus, mocny, kurwa. No, mówię, łyżkę bym naprawdę go... Tak jak ty spróbowałeś go, co nalałeś sobie tyle. Też bym tyle spróbował, ale... Żeby on smakiem był. Co? Nie. Moi widzowie na to czekają. Ale nie, żeby on... Malutką! Nie, czerwony, żeby on smakiem był inny. Naprawdę, żeby on smakował. Jak już w miarę naprawdę czuć było cokolwiek, coś pozytywnego w nim. Ale nie smakuje. Obrzydliwy on jest. No, jest... Trochę gorszy chyba niż Placet Wicpa, nie? No, na pewno. No. Frytka, jajko. No to na przegrzechę wszystko. No. Tak, kochani, tak się właśnie poświęcamy. Zobaczcie, sceneria taka, no jak to się mówi, spartańska. Taka spartańsko sobie zrobiliśmy dzisiaj scenerię. Żeby tak coś innego zrobić, żeby nie było zawsze, że czerwony siedzi albo gdzieś tam, no nie wiem, no, że jakoś tak inaczej. Dzisiaj chcieliśmy tak, ja, oczywiście to jest mój pomysł, pamiętajcie, i dlatego łapki w górę za to, że ja tak pomyślałem. No i dlatego właśnie mówię, no że... Sos od papieża ososi w ogóle. A właśnie. No czekam się na ten sos, bo w ogóle mi się do niej spieszyło. Ososi na podniebienie też wchodzi. No. Dużo też gorszy niż Gutslayer. Tego nie wiem, czy będziecie mogli gdzieś tam dostać, ale jest gorszy niż Gutslayer. Papież po prostu wysyłał to, co najmocniejsze. On myśli, że on smak zna tego? No raczej nie. Papieżu, na pewno nie znasz tego smaku. No. To szkoda. Bo chciałem, żebyś go spróbował, kup se go.
pyszny wciół. I nagraj nam krótki filmik, jak z łyżki go, nawet z tej takiej malusieńki, bo są takie też jeszcze małe łyżeczki, takie jeszcze mniejsze, takie niż w ogóle od herbaty, żeby pokazać, jak zjadasz ten. Nie no, da się go przytrzymać, nie, ale w smaku jest tragiczny, jest no, beznadziejny. Tragedia. Nie wiem, ile nagrywamy, ja myślę, że go czuję na żołądku, no. To na bank, katar mi się pojawił, no i tyle. No. Dziękujemy za dzisiejszy dzień. To co, widzimy się następnym razem. Jak zwykle łapka w górę musi być. Długiej łyżki nawet niepełnej nie chciałbym się przyjmować. No. Smaku jest beznadziejny. Ale mocą? No jest mocny, jest tak jakby tak samo jakby użyć sos i zrobić 6, z dodatkiem 6,4 miliona. No. Dobra, widzimy się następnym czerwony, razem. Czerwony jeszcze ten, bo czerwony jeszcze nie wie, ale wpierdzielę mu się teraz w kanał. Zaglądajcie na ostry kapsel metalowy, hashtagami oczywiście wszystko potwierdzone, na Facebooku, na moją grupę. Fajnie by było, żeby jak najwięcej było, no 300 parę osób mam, ale u nas 500 albo jeszcze lepiej, to jeszcze lepiej. Nie powiedział mi o tym, dobra. A to właśnie wpierdzieliśmy. Widzimy się no, następnym razem. Pozdrawiamy i łapki w górę. Bardzo mocny sos. Szkoda, że nie chciałeś troszeczkę więcej. No taki pyszny był. Na razie. Jestem słaby. Na razie.